dane nosić. I w tej chwili właśnie zmieniłem czapkę z organizatora i pomocnika na speakera, więc będę wam o czymś tutaj opowiadał. I tak, porozmawiamy sobie o tym leniwym programiście na autopilocie, czymś, co mnie fascynowało i fascynuje do dzisiaj. Mam nadzieję, że widać te slajdy i że kontrast jest Raz. Jeżeli możemy tutaj przygasić światełko, to byłoby bardzo fajnie. Nie wiem, gdzie to się robi, ale wierzę, że ktoś wie. Zero stresu. Dobrze, więc poopowiadajmy sobie o tym leniwym programiście na autopilocie. I teraz tak, zacznę od takiego odważnego statementu, że to życie na autopilocie jest zajebiście nudne. I wyobraźcie sobie, gdybyście mieli naprawdę wszystko robione za was, żebyście przychodzili, nie wiem, do pracy, do domu i wszystko działo się bez waszej ingerencji, żebyście mieli dużo wolnego czasu i mogli z nim robić, co byście tylko chcieli, to czy byłoby to fajne, czy nie byłoby to fajne? I dlaczego my w ogóle myślimy o tej automatyzacji, dlaczego myślimy o tych low-codach, no-codach i redukcji ilości czasu, który poświęcamy na robienie rzeczy? No ja uważam, że dlatego właśnie, żeby mieć ten czas na inne rzeczy i żeby siwieć gdzie indziej. Bo każdy z was zna tego Johna. Johna, Jenny, jakkolwiek byśmy go nazwali, który ma 26 lat, jest cały siwy i zestresowany tym, co robi. No niestety bycie programistą ogólnie jest bardzo stresującą pracą i o tym się tak bardzo dużo niestety nie mówi. I ja już tutaj też w kuluarach rozmawiałem sobie o wypaleniach zawodowych. Ja wypalenie zawodowe przechodzę mniej więcej co pół roku. Co 5 lat mam takie grubsze wypalenie zawodowe, ja już witam te wypalenia zawodowe, mówię im cześć, chodź na kawkę, pogadajmy, idziemy dalej, żyjemy dalej. No i nie każdy sobie tak z tym potrafi poradzić i teraz też myślimy sobie o tych AI-ach, inteligencjach, AI-codach, low-codach i dzisiaj podejrzewam, że jak do was mówię o tych low-codach i no-codach, to też tak myślicie, że co on tam bredzi, ale no nie wiem, czy każdy z nas chciałby być takim copy-paste ChatGPT deweloperem, tak? No niekoniecznie, ale jeśli tak, to w arenach albo dziedzinach naszego życia, w których kupimy sobie czas na coś innego, żeby tym copy-paste deweloperem nie być. No i myślałem, jak was zaangażować na początku tej konferencji. Dostałem ten dumny slot na początku agendy i myślę sobie, stworzymy dwa obozy i będziemy się napierdzielać. Minął mi ten pomysł po jakimś czasie, bo myślałem, że zawsze to zależy. Tak? My rozmawiamy o tym, że to zależy i na przykład w takiej rozmowie, którą ja bardzo często odbywam w pracy, czy skorzystamy z jakiegoś narzędzia, które jest na rynku, czy będziemy kupować jakąś platformę, czy kupimy jakiegoś SaaS-a, czy napiszemy to samodzielnie. Jestem pewien, że gdybym was zapytał, może zapytam, kto z was na przykład uważa, że na rynku IT już powstało większość narzędzi, które są przydatne do wszystkiego, rozwiązują problemy branży, biznesu i IT i wystarczy znaleźć dobre narzędzie i je kupić. Kto tak z was uważa? Jest tu ktoś na sali, kto tak uważa? Parę osób się znajdzie. A kto uważa, że te narzędzia trzeba zbudować, że siadamy, napierdzielamy, wszystko da się zbudować, możemy zrobić lepsze Trello, lepszego Slacka, lepsze inne narzędzia. Kto tak uważa? Więcej odważnych osób. Bardzo, bardzo sobie cenię. No ale jakbyśmy mieli organizować bitkę, to siły byłyby praktycznie równe w takiej sytuacji. No i ja od czego dzisiaj też się zacząć, jeżeli mi się slajd zmieni, to taka plansza, którą ostatnio mi ktoś wyświetlił na jednym ze spotkań z klientami. To jest landscape platform dotyczących martechu, czyli marketing automation, ogólnie samego marketingu, jeżeli chodzi o wykorzystanie technologii. Ja wywodzę się, jak tutaj Marcin też wspominał, z gdzieś tam z półświatka CMS-owego. Jeżeli gdzieś tam odnajdziecie, wy lepiej widzicie z daleka, jest tam taka podkategoria CMS-ów i narzędzi do zarządzania treścią. I tam tych narzędzi jest też wpyte, tak? Jest bardzo dużo tych narzędzi i my jak mielibyśmy wybierać, to znowu, zamiast siwieć pisząc kod, to będziemy siwieć wybierając narzędzia, tak? Więc i tak osiwiejemy. Prawda jest więc taka, że nie robimy tego, żeby to po coś robić, tylko jeżeli mamy organizować sobie czas i go sobie automatyzować i redukować, to dobrze by było, żeby był tam jakiś większy, grubszy cel. No i 26-letni John musi być siwy na krzesiach, więc tym celem jest oczywiście czas. I no niestety czas jest czymś, czego nie możemy kupić, na AliExpress go nie sprzedają i niestety nie możemy go mieć więcej i każdy z nas ma go tyle samo, tak? Więc jeżeli ktoś robi milion rzeczy, to nie robi milion innych rzeczy. Jeżeli ktoś robi coś, nie robi czegoś innego. Zawsze coś jest kosztem czegoś, ja to nazywam grą priorytetów. Ktoś mądrzejszy podejrzewam ode mnie, powiedział kiedyś, że czas jest też taką walutą, którą niestety wydajemy tylko raz, no bo nie możemy go odzyskać, nie możemy wrócić do przeszłości i sobie tego czasu trochę odkupić. Zacząłem grzebać w tym temacie. Mówię, skoro czas chcemy skądś wziąć, to musimy go gdzieś poszukać. I słuchajcie, są takie badania, w których McKinsey i firma Smartsheet przeprowadziła ankietę wśród dużego zbioru danych
i doszła do wniosków, że są takie zadania, są takie rzeczy, które my możemy przestać robić i dzięki temu zyskamy więcej czasu. I podejrzewam, że znowu każdy z was tutaj na tej sali znajdzie w swojej głowie takie zadanie, które robi często lub gęsto i którego nie chce robić albo które mógłby zrobić ktoś inny. W tym badaniu wyszło, że około 40% pracowników spędza praktycznie ćwierć swojego tygodnia na powtarzających się zadaniach. W tym samym badaniu, za szybko poleciałem, 60% osób mówiło, że zyskałoby 6 lub więcej godzin, jeżeli by zastosowało automatyzację tych zadań. I tutaj wiecie, liczby, cyfry, ten taki memik, który lata z numerkami w tle, mówi kurczę, dużo tego, naprawdę w skali tygodnia, miesiąca, roku, życia jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o automatyzację, to... Weź mi ten slajd, jeżeli chodzi o automatyzację, to my, jako programiści, też czujemy te zagrożenia, czujemy oddech AI na naszych barkach. Ja oczywiście trochę prześmiewczo do tego podchodzę, bo ja wierzę, że nadal możemy spać spokojnie, ale zaczynają się pojawiać takie pytania, że no dobra, to skoro tak, skoro mamy za mało rąk, albo mieliśmy, może teraz nie mamy, za mało rąk do pracy, za mało osób, które potrafią klepać w tą klawiaturę, no to może coś będziemy tutaj automatyzować, robotyzować. No i jest taka fajna stronka, Will Robots Take My Job? Nie wiem, czy ktokolwiek z was ją odwiedzał. Najczęściej ktoś może odwiedzał, bo najczęściej wyszukiwanym hasłem i zawodem jest właśnie komputer programer. Więc tam można też sobie zobaczyć rankingi zawodów, które są najbardziej opłacane, a najtrudniej je zastąpić. Jak myślę, tak właśnie pokazując to dzieciom, że słuchaj, możesz to zobaczyć, jakie tam są najmniejsze zagrożenia w perspektywie X lat, to można tego wykorzystać. 43% ankietowanych programistów uważa, że roboty zabiorą im pracę. 52% taki jest risk level, jeżeli chodzi o te naprawdę ryzyko, które może wystąpić. Ja mówię, jestem bardzo wielkim sceptykiem AI i automatyzacji też w naszych zawodach i nie wierzę dla czata GPT, ale jest pewne ryzyko, że ten zawód można zautomatyzować. Jeżeli wpiszecie tutaj na przykład, nie wiem, telemarketera, to tam już jest praktycznie 99,9% automatyzacji, bo w zasadzie już do nas wszyscy dzwonią z automatów, tak? No i ten czas w tych naszych zawodach prowadzi do tego, że my walczymy sami ze sobą. I znowu, wielu z nas odnajdzie w sobie tutaj wielką wartość, bo ja też tutaj byłem wielokrotnie, bo ja ile razy spędziłem 3 godziny wybierając nazwę zmiennej, ile razy wybierałem kolor ikony w moim programie po to, żeby wyglądał lepiej, zamiast skupić się na tym, co on ma robić w ogóle, tak? I my mamy taką tendencję do tego, żeby właśnie tak postępować. I niestety nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Są mądrzy ludzie, którzy dochodzili do tego latami, badali te sytuacje i postanowili ubrać to w jakieś formy. Jedną z tych form jest między innymi opisywany bardzo często efekt Dunninga-Krugera i tak zwany imposter syndrome, z którym albo z jednym, albo z drugim podejrzewam, że większość z nas na co dzień walczy. I mi się ten wykres bardzo spodobał. Znowu, popatrzyłem na jego z perspektywy czasu, że bardzo często, może na przykładzie konferencji, wpadamy na konferencję, jesteśmy zajarani jakimś tematem, kurde, ten ziomek pokazywał jakieś fajne narzędzie, wpadasz do domu, mówisz, wykorzystam je, no jutro mi po prostu oszczędzi 70 godzin pracy w moim projekcie, potem mówisz, no fajnie, no, na konferencji Microsoftu tam wszystko działało, a teraz wchodzisz na Azure i tego przycisku tam nawet nie ma, nie? Wchodzimy na taki level, w którym dochodzimy do punktu, że o, to wyglądało spoko, ale już takie spoko nie jest, a potem się okazuje, że ej, no dobra, ma jakiś tam sens, to można tak wykorzystać, a potem jesteśmy, tutaj to nazwane jest ekspertem, ale jesteśmy w pełni świadomymi użytkownikami danej platformy czy narzędzia i myślimy sobie, spoko, wiemy jak to używać, jedziemy dalej. Problem w tym, z mojej perspektywy jest taki, że my będąc tutaj, często spadamy na początek tego w kontekście innego narzędzia, które o, teraz potrzebujemy się zintegrować z tym, czy wykorzystać tamto. No i znowu wracamy na początek tego wykresu i znowu nie wiemy, czy jesteśmy zajebiści, czy może jednak nie, czy może wykorzystać to, czy może to zrobi robotę, czy nie zrobi robotę. I opowiem wam trochę o takich sytuacjach, które w moim codziennym życiu doprowadziły mnie wielokrotnie do tego punktu i w których musiałem walczyć nie tylko ze sobą, ale również ze swoim ego. Bo to ego u nas właśnie powoduje to, że my często nie chcemy nawet podjąć walki. I wracając do tej sytuacji, w której ktoś tam 10 godzin automatyzował coś, co zajęło 10 minut. Ja podejrzewam, że z kimkolwiek, nie wiem, kiedykolwiek rozmawialiście, ja znowu, siatek CMS-ów, każdy budował swojego CMS-a. Każda firma, każda agencja, każdy zespół mówi, nie, ja to zrobię lepiej. Po co ja mam wykorzystywać coś, co jest na rynku, coś, co może jest za darmo, coś też open source'owe, skoro ja to zrobię lepiej. I w pracy na co dzień, jak siadamy z zespołami, rozmawiamy ze swoimi kolegami, koleżankami, mówimy im, że słuchaj, tam jest takie fajne narzędzie, i ty przestań.
Ja to wiesz, tam wychodzę w 2 godziny, a teraz jeszcze nauka kolejnego narzędzia zajmie nam wieki. No i to ego trzeba czasami zwalczyć, trzeba czasami przyznać się do tego, że jesteśmy nie na szczycie tego wykresu, ale gdzieś w jego połowie i wykorzystać do tego narzędzia, które mogą, ale nie muszą nam w tym pomóc. I jeśli miałbym podsumować całą moją inwestygację temat, ja będę sobie ręcznie przerzucał. Jeżeli miałbym coś podsumować, to chciałbym wam naprawdę, żeby w pamięci utkwił ten slajd. Znowu, nie mówimy tu o koniecznie programowaniu, chcemy być interdyscyplinarni, chcemy mówić o naszym życiu jako programistów. I ja zobaczyłem ten wykres i zacząłem o tym myśleć, nie wiem znowu, czy to jest jakiś kryzys wieku średniego programisty czy coś, ale zacząłem myśleć o tym, ile tego czasu mamy, ile czasu tego marnujemy. Wykres przedstawia w perspektywie 5 lat ilość czasu, który możemy oszczędzić w momencie zestawienia tego z jakimś powtarzalnym zadaniem wykonywanym w jakimś konkretnym odstępie czasu. Na przykład, nie wiem, w moim przypadku co piątek mam taką bardzo nudną rzecz do wykonania przez godzinę, wykonuję ją raz w tygodniu, więc zajmuje ona 1 godzinę. 1 godzina przez raz w tygodniu to jest w perspektywie 5 lat zaoszczędzone, ile tam dokładnie? 6 dni, tak? Dużo? Mało? Moim zdaniem dużo. I tutaj zaczynamy myśleć o takich zadaniach na poziomie mikro zadań i to są czasami zadania, które wykonujemy po 50, po 50 razy dziennie. I ci ludzie badani przez McKinsey'a dokładnie o takich zadaniach mówili, bo jeżeli coś nam zajmuje minutę, nie wiem jak wy, ale ja czasami do zadania, które zajmuje minutę, zbieram się 0,5 godziny. I teraz znowu, jeżeli się zbieram 0,5 godziny tego zadania, zajmuje mi ono minutę, potem wracam do swojego fokusa kolejne 0,5 godziny, no to mam godzinę. Godzina w perspektywie dnia, w perspektywie 5 lat to już jest bardzo dużo czasu. No i teraz tak, jak to zrobić? Jak to zrobić z tymi platformami, o których mówimy? Po polsku nie brzmi to tak fajnie jak po angielsku, ale jest kilka kroków, które możemy wykorzystać. Przede wszystkim musimy eliminować zadania, eliminować rzeczy, które robimy na co dzień. No i niestety nie każdy z nas jest w takiej komfortowej sytuacji, że może powiedzieć, że ja od dzisiaj nie koduję. Ja od dzisiaj nie robię nic, słuchaj szefie, tam szefowo, od dzisiaj nic nie robię. Ale możemy eliminować jakieś takie zadania, które nas odciągają od tego, co w życiu ważne, od tego, co w naszej pracy czy w naszym obecnym dniu ważne. Możemy też upraszczać te zadania. Jeżeli coś zajmuje albo zajmuje nam dużo czasu, żeby się zebrać do czegoś, to może jakoś ułatwmy ten proces, wykorzystajmy jakieś narzędzie, które pozwoli nam szybciej zacząć coś robić. Kolejnym krokiem dopiero jest automatyzacja, bo jeżeli nie wiemy co i nie wiemy jak, no to ciężko coś automatyzować. A na koniec deleguj lub outsourcuj, co jest bardzo często zamienne, bo jeśli nie ja, to może ktoś inny jest mi w stanie w tym pomóc. No i przykład z życia wzięty. Jak często wam się zdarza tak na co dzień wziąć telefon w rękę, podnieść go, tam coś poskrolować, wejść na jakiegoś Instagramka czy tam cokolwiek innego i go odłożyć i nie wiadomo po co pod niego sięgaliście. Zdarza wam się coś takiego czy nie? Nie, tylko Marcin. Marcin, pogadamy po prezentacji w takim razie. Nie. Wydaje mi się, że wielu osobom też coś się zdarza. Tak, to już terapia może być potrzebna czasami. Ale nie, to chodzi o to, że to jest ten autopilot właśnie. Czasami mogę mówić z perspektywy własnej, często biorę telefon, miałem wziąć go po coś, bo chciałem coś zrobić, a wchodzę, robię coś zupełnie innego, odkładam telefon i zapominam o tym, co miałem zrobić. Miałem coś sprawdzić w kalendarzu, a okazuje się, że zacząłem, nie wiem, listę zakupów robić dla żony. No niekoniecznie ten autopilot nam zawsze musi pomagać. Jak to redukować? No czasami wystarczy odłożyć ten telefon gdzieś dalej, tak? Wystarczy może zrobić coś innego albo telefon zostawić w innym pokoju. Prosta rzecz, ale cieszy. Inną rzeczą, która na co dzień mi w pracy już tak bezpośrednio pomaga, to jest ta wtyczka, która nazywa się Go Fucking Work, i w której określiłem sobie listę rzeczy, których nie powinienem robić w określonych godzinach, stron, których nie powinienem odwiedzać w określonych godzinach. I to nie jest tak, że ja ich nie odwiedzę, bo ja tam sobie kliknę 3 razy więcej i przeskoczę do tych social mediów czy czegoś innego, ale te 3 kliknięcia więcej powodują to, że ja zrobię to 5 razy mniej w ciągu dnia, a nie 5 razy, jakbym to chciał zrobić na początku. No i znowu, każda taka akcja jest wynikiem pewnych zdarzeń i tutaj dzisiaj też inni speakerzy będą mówić o tych eventach, o sytuacjach, które prowadzą do jakichś wyników i my programując też bardzo często zderzamy się z tym, że pewne zdarzenie ponaglone jakimś warunkiem kończy się jakąś akcją. Tak samo jest z jakimiś automatyzacjami, tak samo jest z jakimiś czynnościami, które wykonujemy w życiu. Jeżeli mamy tutaj jakichś drupalowców w ogóle, to okazuje się, że oni mają taki framework nawet no-codeowy, który się nazywa Event Condition Action. Bardzo ciekawe, jak to googlowałem. Ale brak procesu powoduje to, że my nie możemy czegoś zautomatyzować. I to jest to, o czym dzisiaj chcę wam opowiedzieć, bo nie da się automatyzować czegoś, czego my sami nie wiemy, jak wykonujemy, tak samo w naszej pracy. Dużo jest mitów o tym, że
Jeżeli coś będziemy chcieli zautomatyzować, to stracimy kontrolę. Nie wiem, czy to słyszeliście, często mamy do czynienia z takimi szefami w naszych organizacjach, którzy mówią, nie, 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 człowiek, jak to zrobi robot, to ja nie będę miał nad tym kontroli, to musi Marcin czy tam Janina zrobić, ja nie będę wiedział, co tam się dzieje. Problem polega na tym, że automatyzacja wymaga pełnej kontroli. Wy to wiecie najlepiej, bo w zasadzie, jeżeli programujemy coś, no to ten komputer nie zrobi czegoś, co my nie powiemy, żeby on zrobił, no chyba, że piszemy tam jakieś głupoty, tak? Ale nie da się zautomatyzować czegoś albo zrobić czegoś w inny sposób, niż zostało to zaprogramowane. Dlatego krok pierwszy do tego, żeby zrobić jakąkolwiek automatyzację, żeby wprowadzić te narzędzie do naszego życia, to monitoring. Ja od tego zaczynam i naprawdę wam mocno sugeruję też podejście do tego w taki sposób, żeby zainstalować jakąś z aplikacji, które mierzą. Nie wiem, czy ktokolwiek zasłyszał o takiej aplikacji Rise. Jeżeli zainstalujecie to na swoim komputerze, to ona sobie chodzi w tle. I ona po tygodniu wrzuca wam raport, co robiliście, gdzie wchodziliście, z jakich narzędzi korzystaliście, ile tam czasu spędziliście w Visual Studio Code, a ile czasu na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. I znowu, to nie jest preinstalowane narzędzie, które wam szef musi zainstalować, ale jeżeli sami myślicie o tym, żeby zobaczyć, gdzie ten czas wam ucieka przez palce, to jest bardzo fajna aplikacja do tego, żeby naprawdę coś takiego zrobić. Inną fajną aplikacją, która ostatnio pojawiła się na rynku, jest aplikacja Opal, która też działa w przeglądarkach, ale też działa na telefonach i pozwala też w jakiś sposób gromadzić te zadania, które wykonujemy na naszych maszynach. I znowu, analityka, dane, niestety nudne rzeczy, ale bardzo ciekawe. Bez aplikacji też można. Każde z naszych narzędzi, czy to iPhone, czy to Android, mają takie narzędzia, które monitorują naszą aktywność. I to jest jeden ze screenshotów z takiej aktywności w jednym z moich tygodni. No i widzę, że ten Instagramek u mnie jednak sporo tego czasu zjadł, ale mimo wszystko pozwalam mu na to, bo dokładnie po to go mam zainstalowanego na telefonie, więc wydaje mi się, że dobrze wiedzieć w ogóle na początku, gdzie ten czas nam ucieka. Następna rzecz to zdefiniowanie scenariuszy automatyzacji. No nie da się znowu automatyzować czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zdefiniować. I dopiero na trzecim kroku mamy implementację. Każdy znowu, ja też jestem byłem programistą, czasem zdarza mi się ubrudzić ręce kodem nadal. Każdy z nas chciałby startować od implementacji, no ale każdy z nas też popełnił ten błąd, że coś już zaimplementował, a potem wrócił na początek i mówił, po co to mi w ogóle było, tak? Radek, podejrzewam, mógłby mówić wam o sile post-itów i event stormingu w temacie tego, jak zaoszczędzić, zamiast pisząc kod, wyrzucając karteczki do kosza na śmieci na przykład, tak? To jest zdecydowanie szybsze i lepsze niż implementacja od razu upfront. W tym wypadku, jeżeli chodzi o implementację, są narzędzia. Znowu, tylko musimy wiedzieć, co chcemy zrobić. Na iOS-ie, na Macu aplikacja Shortcuts pozwala zdefiniować scenariusze automatyzacji. Coś dzieje się wynikiem czegoś. Włącz mi tą aplikację, jeżeli jestem poza domem. Włącz mi albo włącz Focus Mode, kiedy jestem na jakiejś konferencji, kiedy mam jakiś event i tak dalej. To wszystko jesteśmy w stanie zdefiniować. To wszystko jesteśmy w stanie naprawdę mieć w naszej maszynie zrobione za nas. My o tym potem nie musimy myśleć. Ilekroć widzieliście posłów czy jakichś innych polityków, którzy mają Skype'a odpalonego w momencie prezentacji, tak? Czy tam jakąś wiadomość od kogoś w momencie, w którym są na scenie, kiedy wystarczyłoby w momencie, kiedy oni mają jakiś appointment w kalendarzu, ustawić sobie focus mode na ich narzędziu. Proste, a jeszcze fajnie, jakby ktoś to zrobił za nich i niekoniecznie człowiek, który też jest omylny. Innym narzędziem, które pomaga mi w codziennej pracy i życiu jest Text Expander. Nie wiem, czy też ktośkolwiek z was słyszał o takim narzędziu. On pozwala zaprogramować tam takie makra, które w momencie powtarzalnych czynności, na przykład kopiowania tego samego tekstu w jakieś inne miejsce, możemy sobie zautomatyzować i ustalić sobie na przykład skrót klawiszowy, trzyliterowy, który wklei nam cały tekst, który wcześniej zajął nam dłuższy czas do tego, żeby go odnaleźć, kliknąć, zaznacz, skopiuj i wklej. Sekundy, ale znowu mają duże znaczenie w perspektywie dłuższych perspektyw czasu, bo jeżeli robimy coś wielokrotnie w ciągu dnia, na przykład jak ja kopiowałem sobie często taki jeden opis, który wklejałem w wiele miejsc w zadaniach, to mogłem to zautomatyzować w taki sposób. I ostatnią rzeczą na Macu akurat, którą jestem ostatnio zafascynowany, jest Keyboard Maestro. To jest takie narzędzie, które też ma takie scenariusze automatyzacyjne i to tutaj zaczynamy na etapie maszyny, tak? Ja nie mówię tutaj o etapie jeszcze świata, ale na etapie naszej maszyny. Możemy wprowadzić jakieś scenariusze, jakieś reguły, ustaw mi tak okienka, jeżeli robię tak, wejdź mi na Google'a czy na odpal moją ulubioną przeglądarkę w momencie, kiedy kliknę jakąś określoną sekwencję zadań. Keyboard Maestro ma dostęp do wszystkiego w naszym systemie i możemy też tam pisać swoje własne scenariusze. Jak już będziemy tak tęsknić mocno za tym kodem, będziemy chcieli coś tam nabazgrać w jakimś języku, to nadal możemy to zrobić i nadal możemy Keyboard Maestro powiedzieć, co ma wykonać. Dla przykładów,
prosta rzecz. Adam Gospodarczyk, który jest wielkim akurat fanem i mentorem automatyzacji, w swoim buchu kiedyś przywoływał taki przykład otwarcia katalogu downloads. Ja mówię znowu, jestem bardzo wczesnym adapterem narzędzi Apple'a, ale ile razy ja wchodzę i klikam ten download, żeby znaleźć go w Finderze moim, żeby tam wejść coś pobrać, to nie zliczę tego w ciągu dnia. A można w Keyboard Maestro zastąpić to jednym skrótem klawiszowym i ten download otwierać jedną ręką bez potrzeby otwierania, klikania w jakieś różne miejsca. Tak samo z przeglądarką. Adam przywołał fajny przykład otwierania... Wracaj. Otwierania Safari. Keyboard Maestro ma też fajne statystyki. Zobaczcie tutaj, na przestrzeni kilku lat ten skrót używany był ponad 55 851 razy i zaoszczędził 30 godzin. Samo otwarcie przeglądarki skrótem klawiszowym zamiast pociągnięciem myszki na ikonkę i kliknięcie jej zaoszczędził 30 godzin w perspektywie kilku lat czasu. I znowu, no jeżeli cenimy sobie ten czas, bo jeżeli nie, no to spoko, marnujmy go, to też nie jest nic złego, ja też lubię sobie czasami zmarnować czas w różny sposób, ale jeżeli cenimy go sobie albo chcemy go sobie gdzieś odkupić, to takie głupie małe rzeczy mogą być fajną rzeczą, fajnym starting pointem do tego, żeby coś zrobić. A potem możemy wejść w grubsze tematy. I nie wiem, czy ktokolwiek z was słyszał o którejś z tych platform, ale mówimy tutaj na przykład o Make'u, Pipedreamie, N8.9 czy Power Appsach. Kilka z takich narzędzi, no i oczywiście o Zapierze, który chyba był takim prekursorem tych scenariuszy łączących różnego rodzaju API i aplikacje. Co z tym można zrobić? Naprawdę możliwości są nieskończone i każdy z tych narzędzi jest w zasadzie super do tych narzędzi. Wybór ich stanowi naprawdę indywidualną rzecz. Ja ze względu na to, że jesteśmy w gronie programistów, polecam ostatnie z nich, czyli N8N, które jest bardzo takie developers friendly, pozwala tam bardzo fajne scenariusze też pisać z kodem. Podobnie Pipedream. Pipedream w Node.js-ie i w kilku innych narzędziach, w kilku innych językach pozwala do tych scenariuszy dziejących się na platformie dopisać nasz kod, jeżeli byśmy chcieli jak zwykle włączyć naszego i powiedzieć, ja to zrobię lepiej. Przywołam wam kilka takich anonimowych historii. Powiedzmy, że mamy człowieka, który nazywa się Marcin i on jest eksprogramistą. I ma co tydzień właśnie w piątki bardzo nudne rzeczy do wykonania, bo musi zebrać sporo informacji z internetu, z różnych social mediów, zebrać je w jednym miejscu, podzielić się ze swoim kolegą tą listą, zredagować ją, wrzucić gdzieś na jakiś Trello czy jakieś narzędzie, a potem odpalić live stream, żeby wejść na YouTube i o tym popowiadać. Bardzo nudna czynność, powtarzalna, zajmująca około godziny czasu pracy temu anonimowemu eksprogramiście. Ten eksprogramista postanowił, że będzie wykorzystywał platformy low-code'owe do tego, żeby zrobiły robotę za niego. I skorzystał między innymi z Make'a do tego, żeby latał po tych socialach, zbierał po hashtagach, wrzucał to na Trello i gromadził to w jednym miejscu, które to jest udostępnione razem z jego kolegą. Dodatkowo skorzystał z Text Expandera do tego, żeby przygotowywać sobie opisy tych odcinków, opisy agendy, opisy rzeczy, które będą wysyłane potem w mailach. A na koniec wykonał kilka operacji w Keyboard Maestro po to, żeby skrótami klawiszowymi przygotować sobie ekrany i stanowisko pracy do tego, żeby wejść tylko na tego streama i go odpalić i o nim popowiadać. Brzmi fajnie, ale to dopiero początek tego, co ten eksprogramer mógł sobie zrobić i naprawdę to jest scenariusz życia wzięty. Ja w momencie, kiedy co piątek siadałem do zbierania tych newsów do mojego live streama, który prowadzę na YouTubie co piątek, traciłem godzinę do półtora godziny na samo zbieranie tych linków. W tej chwili tracę około pół godziny, bo nadal nie ufam tej automatyzacji i nadal uważam, że zrobię to lepiej, więc przeglądam czasami to i redaguję to samodzielnie. Ale z półtora godziny zejście na pół godziny to jest moim zdaniem duża już oszczędność. A to dopiero początek, mówię, jeszcze myślimy o tym, żeby ten nasz live stream automatycznie odciąć z wideo, publikować na platformach streamingowych, co można już zrobić w scenariuszach wykorzystujących Make'a do tego, no i robić jakieś automatyczne follow-upy, pisać inne rzeczy. Znowu, musimy zdefiniować te scenariusze, żeby je zdevelopować. Drogą, subskrybuj. Christian jest prawdziwym programistą, nie eksprogramistą. Część z was może go nawet znać, bo Christian dosyć aktywnie dzielił się wiedzą na social mediach swego czasu. I on ma takie zadanie, które niestety ja też bardzo nie lubię. To znaczy on musiał codziennie i musi do dzisiaj wysyłać takie logi z pracy, którą wykonał w swojej pracy. Ktoś z was to robi na co dzień? Ktoś z was prowadzi timesheety, loguje czas? Czy wszyscy są YOLO? No nie. Super, ja też to robię, też tego nie lubię, jeszcze tego nie zautomatyzowałem. Ale Christian stwierdził, że całą swoją aktywność ma na GitHubie. Make i inne platformy automatyzujące
mają dostęp do GitHuba. Możemy połączyć się GitHubem z API platformy i powiedzieć mu, ej, sprawdź, co ja tam na was grałem w konkretnym oknie czasowym. Następnie w mailku możemy powiedzieć, słuchaj, to, co na was grałem, weź to przetwórz, zrób coś z tym, dopisz mi coś do tego tekstowego, a jeszcze dołącz do tego narzędzie OpenAI, które jest silnikiem sztucznej inteligencji w między innymi ChatGPT i zraportuj to dla tej osoby, która chce wiedzieć, co ja robiłem, bo nie może spojrzeć na mojego GitHuba. Są takie osoby, prawda, które nie chcą wchodzić na GitHuba, żeby wiedzieć, co robiliśmy. Ta automatyzacja u Krystiana wygląda tak. Znowu, patrząc na to programistycznym rozumem, mamy tu jakieś dane wejściowe, mamy jakiś ifik, rozdzielenie kilku scenariuszy, procesowanie pewnych danych, jakieś zadania na koniec. Wygląda to logicznie. Krystian nie napisał ani jednej linii kodu związanej z tym, żeby ten raport codziennie na koniec dnia wysyłał się do jego menadżera. Ile czasu zajmowało to Krystianowi, nie wiem, mogę go zapytać, ale podejrzewam, że sporo. Ja wiem, ile czasu tracę na raportowanie mojego czasu. Więc taki scenariusz może sobie chodzić teraz w tle codziennie, odpalać się i wysyłać takie informacje automatycznie do kogokolwiek, kto byłby zainteresowany tym, co robimy. A znowu, to jest program. Program żyje, możemy go rozszerzać, możemy gdzieś tam coś sobie tutaj wpiąć, nie wiem, notyfikacje na Slacka, kalendarz, innego tego typu rzeczy, które by robiły to coś mądrzej. Jedną fajną rzecz, którą Krystian tam zrobił, to znowu wykorzystanie ChatGPT i AI. Ja znowu nie jestem fanem, ale tutaj robi robotę, bo Krystian powiedział, słuchaj, weź tam, jak, udawaj, że jesteś software developerem, tak? Wykorzystując te commity, które ja przygotowałem ci wcześniej, odwróć je do góry nogami, omiń te wszystkie, które są merge'ami pull requestów i wrzuć je w odwrotnej kolejności do wiadomości e-mail do mojego menadżera. ChatGPT takie rzeczy potrafi. Przygotowany prompt leci w mailu, robota zrobiona. Automatycznie on nawet nie siada do tego narzędzia, bo ono chodzi w tle. No i krok czwarty. Dzielmy się, inspirujmy tymi narzędziami, tymi scenariuszami, bo ja naprawdę, dokąd nie wiedziałem, że takie rzeczy można robić, to ja siedziałem i klikałem takie rzeczy naprawdę manualnie. Więc wiedza jest bardzo nam potrzebna, bo takie scenariusze, jak na przykład automatyczny tryb focus, o którym wam wspominałem, można ustawić po prostu wchodząc w ustawienia w naszej aplikacji i mówiąc im, że słuchaj, kiedy ja jestem tu czy tam, kiedy ja włączyłem taką aplikację, a nie inną, to nie bombarduj mnie notyfikacjami, tak? Albo wyłącz w ogóle wszystkie notyfikacje i włączaj je tylko wtedy, kiedy jest po 16. To wszystko można ustawić w naszym narzędziu, naprawdę nie trzeba nic więcej robić, tylko trzeba usiąść i o tym pomyśleć, tak? Automatyzacja skrzynki mailowej. Jakub Mrugalski, który też współpracuje z Adamem bardzo mocno, dzielił się takim fajnym scenariuszem w swojej pracy, że jeden ze scenariusz Make'a lata po jego skrzynce mailowej i sprawdza, które maile trafiają do cmentarza newsletterów, które maile są jakimiś starymi ticketami, które maile są na przykład z Jiry, z DevOpsów czy skądkolwiek indziej. Ja mam takich scenariuszy kilka u siebie ustawionych na Outlooku, chcę je wynieść trochę wyżej, żeby unifikować to między różnymi skrzynkami mailowymi. Jako wielki hater maili to naprawdę będzie robiło świetną robotę w takim przypadku, w którym my naprawdę chcemy się skupić na tym, co jest dla nas w życiu ważne. Inne ze scenariuszy też są narzędzia do tego, ale o narzędziach dzisiaj też nie do końca chciałem wam przywoływać. Nie wiem, czy ktokolwiek z was korzystał z Superhumana. Ponoć ma te Superhuman opcje w swoim narzędziu. Jeszcze z niego nie korzystałem, ale jest i potrafi takie rzeczy. Coś, o czym marzę, niestety jeszcze nie udało mi się tego zaimplementować, to auto-odrzucenie spotkań bez agendy. Ktoś chciałby pomóc mi w tym zadaniu ogólnie? Jakbym widział, kurczę, zaproszenie na spotkanie, które nie ma słowa agenda w zaproszeniu, to po prostu od razu auto-reject z automatu. Pracuję nad tym, jak mi się uda, chciałem to zrobić przed tą konferencją, znowu poległem, ale jak mi się to uda, naprawdę czuję, że to będzie game changer, jeżeli chodzi. To będzie game changer naprawdę na rynku, albo przynajmniej w mojej pracy. Ale dlaczego mówię wam o tych inspiracjach? Dlatego, że jak wejdziecie na każdą z tych platform, czy to będzie Make, czy Pipedream, czy Zapier, tam tych scenariuszy jest bardzo dużo. Znowu, my w ogóle czasami nie jesteśmy nawet świadomi, co możemy zautomatyzować, tak? Oczywiście możemy znowu zapytać jakieś sztuczne inteligencje o to, co możemy automatyzować, ale możemy to sprawdzić, możemy to kliknąć, możemy to zrobić, zobaczyć, czy nam to zrobi robotę. Z kilkoma osobami rozmawiałem, głupie tworzenie folderów co miesiąc, jeżeli jesteśmy na przykład na działalności gospodarczej dla naszych księgowych pierwszego dnia miesiąca po to, żeby tam zbierać faktury. Żaden problem, możemy to zrobić z automatu. Po co ma ktoś, czy my mamy wchodzić i te foldery tworzyć? Prawy przycisk myszy, create folder, czas. To przykłady z Make'a. O, coś mi się poleciało. O, nie dziękuję wam jeszcze. Jakiś scenariusz? To chciałem wam pokazać. Zapier też ma to po biznesie, więc jak ktoś z was wychodzi poza programowanie i chciałby
zobaczyć, co można zrobić na etapie biznesowym, to też Zapier to bardzo fajnie zrobił. Zapier niestety jest dość drogim narzędziem przy dużej ilości scenariuszy automatyzacji, dlatego wtedy warto zobaczyć, co można zrobić, przejść na Pipedreama albo na inne narzędzie, które jest darmowe albo tańsze. Więc tak, to mi się poprzewijało, wszystko masakra. Ostatnia rzecz, którą chciałem wam powiedzieć. Low-code w biznesie. Low-code w biznesie, jak to może nam pomóc nie tylko na etapie takiej prywatnej rzeczy. I scenariusz życia wzięty, przychodzi do mnie znajomy z pracy i mówi, słuchaj, ja mam taki MVP do zrobienia, taki prototyp. To nie musi być super, to nie musi działać elegancko, to ma działać. Low-code, no-code, w końcu. Będę mógł się wykorzystać tą siłę tych narzędzi, o których się tyle ostatnio dowiedziałem. Rozmowa idzie dalej. Mówi, słuchaj, tam jest... Tam jest tylko JSON, słuchaj, tam jest tylko JSON, dostajesz dane w JSONie, manipulujesz danymi w JSONie, wrzucasz, czytasz, prosta rzecz, naprawdę banał, nie, do zrobienia. Ja mówię, no to super, no, to trzeba jakąś baskę do tego, jakieś może API, do tego będzie potrzebny jakiś frontend, bo gdzieś te UI musi się odbywać, no i autentykacja, bo on chciał to schować za logowaniem. Zacząłem szperać i tutaj znowu mój wewnętrzny ja mówi do mnie, Marcin, nie, wiem, że ty w dotnet core byś to tam szybciej zrobił, że gdzieś tam jakieś API byś postawił, coś tam byś zrobił, a mówię, nie, teraz low code, teraz no code, bo ja to wierzę w to mocno. Chodzę, pytam kilku kumpli, którzy siedzą w tym temacie po uszy, bo mam kilku takich, którzy naprawdę przestali kodować i siedzą tylko w automatyzacjach i power upsach akurat w ich wypadku. I mówią mi, słuchaj, jest takie coś, co nazywa się Bubble. Ktoś z was słyszał o Bubble? Kilka osób jest Bubble. Mówi, tam możesz wejść, zobaczyć gotowy scenariusz aplikacji i tam całego sasa postawić w ogóle na całej platformie Bubble. Nie wiem, i to brzmi jak jakiś Bubble. I okazuje się, że te platformy mają takie scenariusze aplikacji, no ale oczywiście scenariusz jest gotowym scenariuszem, który pasuje pod jakiś konkretny schemat, niekoniecznie pod nasz schemat. I okazuje się, że z tego Bubble'a to nie tak łatwo uciec. Więc jak budujemy prototyp, który by działał w Bubble'u, to przemigrowanie tego na jakąkolwiek inną technologię, już tam wybierzmy sobie cokolwiek nam w sercu gra, nie jest łatwe i nie jest wręcz nawet czasami możliwe. Więc wybierając tą platformę, uwiązujemy się ściśle do tej platformy i niestety nie możemy z niej łatwo uciec. Dla prototypu, dla MVP może super, jeżeli by to działało. W tym wypadku nie zadziałało. Zostałem pokierowany do kolejnej platformy, która nazywa się... jak to się nazywało? To się nazywało... Retool. O, dobrze, właśnie, bo zapominam nazwę. Retool Portals i Retool, z którego wiem, że wiele z organizacji korzysta. Ktoś z was korzystał z Retoola? Też właśnie. Jakieś dashboardy, wewnętrzne rzeczy, raportowanie tematów, super narzędzie. Naprawdę możemy to podpiąć do różnych źródeł danych, wyświetlić te dane komuś po zalogowaniu. Działa naprawdę fajnie. Już byłem pełen optymizmu, mówię, Retool wydał super nową betę. Nowa beta jest Retool Portals, która robi to samo z autentykacją dla końcowych użytkowników. Chodziło tam o wykorzystanie jakiegoś Azure'a, B2C czy coś do zalogowania się, żeby wejść tam to zobaczyć. Wszystko spoko, tylko okazało się, że jeden użytkownik na takiej platformie kosztuje $10. Każdy kolejny kosztowałby kolejne $10. Ambicja naszego MVP sięgała kilku tysięcy użytkowników, więc kilka tysięcy razy 10 to dużo. I okazało się, że z na przykład Miro moglibyśmy korzystać w taki sam sposób. Potem trafiłem na Xano. Znowu, ktoś słyszał o Xano? Nie o Xanaxie? Xano to naukowa platforma do backendu i do API. I tu już mówię, dobra, to już wygląda coraz lepiej. Fleksyjne bazy danych, API Creator i stabilne serwery, skalowalność, słuchajcie. Zaszedłem głębiej, zacząłem to skanować głębiej, okazuje się, że tam naprawdę jest coś fajnego w bebechach. Tam jest Docker, Kubernetes, jakiś Trust Infrastructure, Postgres jest na źródle danych. Same fajne rzeczy, mówię, to ma sens. Czyli w mojej liście oczekiwań i priorytetów mam już 3 checkboxy. To dużo. I mówię, to zostaje tylko frontend, tak? Zostaje tylko frontend, a że frontendowcem nie jestem, okazało się, że trafiłem na coś takiego jak Tailwind UI. I znowu, ja, skromny chłopak z Podlasia, mówię, to jest zajebiste. Będziemy sobie kopiować komponenty, ustawiać w wystawie UI, nie będąc designerem ani frontendowcem. No i słuchajcie, tak się stało. Zacząłem łapać te komponenty z Tailwinda, zaczęliśmy łączyć ze źródłami danych z Xano. Xano ma Open API specyfikację, więc możemy to przemigrować między różnymi narzędziami. Xano ma konektory do tych wszystkich narzędzi, o których wam wspominałem, do Make'a, Pipedreama i innych. Komunikuje się ze wszystkimi narzędziami, działa z Azurem i działa. I finalnie, nie liczyłem jeszcze, bo naprawdę nie chcę tego robić, ile czasu straciłem na wybór tych platform i ich research,
ale udało się to zrobić efektywnie, szybko i łatwo. I to działa. I teraz jakbyśmy chcieli oczywiście migrować, to pójść poza MVP, zastąpić oczywiście mój słaby frontend w Tailwindzie czymś konkretnym, jakimś Vue czy czymkolwiek indziej, możemy to zrobić. Jeżeli chcemy zastąpić Xano, spoko, API możemy zamienić, tak? Adres API, postawić coś sensownego, bardziej skalowalnego, jeżeli jest coś bardziej skalowalnego niż SAS, Xano albo tańszego, i to zrobić. Możemy. I teraz finalnie już zamykając ten temat, naprawdę warto skupić się na tej liście i zastanowić się, co możemy najpierw usunąć, zanim zaczniemy sobie dodawać kolejnych platform i zadań. Ja w tym ostatnim scenariuszu naprawdę długo myślałem o tym, czy chcę uczyć się czegoś nowego, czy chcę robić coś innego, czy może lepiej usiądę i zakoduję to w dotnecie, bo to umiem. Wyszło, że nie wiem, czy lepiej, ale inaczej, co sprawiło mi większy uśmiech na twarzy, bo udało się to finalnie zrobić. I naprawdę warto upraszczać te rzeczy, które już robimy na co dzień. Jeżeli miałbym was zostawić z czymś, co znowu chciałbym, żeby zostało w waszej pamięci, to przywołam tą planszę jeszcze raz i bez względu na to, co robicie, czy piszecie frontendy, backendy, Pythony, dotnety czy PHP, to można to pisać wydajniej, efektywniej, można rzadziej wpadać na ten burnout, którego możecie witać na swoim stole z otwartymi dłońmi, albo cieszyć się tym, że udaje wam się skraść komuś innemu czas, robiąc coś wydajniej niż oni. I tutaj serdecznie wam bardzo dziękuję. Ja nazywam się Marcin Zajkowski, na co dzień robię wiele rzeczy. Możecie mnie znaleźć na social mediach, gdzie bardzo chętnie z każdym z was porozmawiam. Jestem tutaj też dzisiaj cały dzień i możemy pogadać o automatyzacjach, low-codach, no-codach, dotnetach, PHP-ach i wszystkim, czym się udało mi ubrudzić w mojej dość długiej już karierze programistycznej. I napisałem też kiedyś taką książkę o social mediach, ale z social mediów już nie korzystam. Tyle, co korzystałem wcześniej. Także wam bardzo dziękuję, życzę wam miłego dnia i do zgadania. Dzięki wielkie, Marcin, za bardzo inspirującą prelekcję tutaj na sam początek dnia. Mam tutaj dla was pewną kostkę. Jeśli byście chcieli zadać Marcinowi jakieś pytanie, to ja postaram się wam tutaj tą kostkę podrzucić, może niekoniecznie w was, ale do was, i będziemy sobie mogli wszyscy posłuchać pytań, a następnie odpowiedzi Marcina. Tylko się jeszcze upewnię, czy ona jest włączona na pewno. Wiadomo, sam tyle informatyków nikt nie wie. Test, test. O, działa. Dobrze. Czy ktoś ma jakieś pytanie do Marcina? Jest tutaj z samego tyłu, dobrze. Tak za daleko, ja aż takiego rzutu nie mam, więc podejdę. Może podnieść jeszcze raz rękę? No. Działa? Dobra, to ja mam pytanie, bo kiedyś widziałem do automatyzacji też takie zewnętrzne klawiatury, tak? Gdzie można sobie programować. Czy coś może wiesz na ten temat? Tak, prawdopodobnie mówisz o Stream Decku. To jest takie narzędzie właśnie z firmy, która wcześniej była wykorzystywana przez graczy i streamerów do tego, żeby mieć te skróty automatyzacyjne za przyciskiem. I może część z was widziała, albo jak ogląda kogoś na Twitchu czy na YouTubie, to oni mają takie właśnie mini ekraniki z kilkoma przyciskami i te przyciski są programowalne, tak? I jak najbardziej to jest na mojej liście w ogóle rzeczy, które chciałbym jeszcze wprowadzić, bo te scenariusze, które robię co piątek właśnie, że ustaw mi okna w takiej szerokości, długości, odpal mi Trello, odpal mi tamto, to można schować za jednym przyciskiem i to wszystko się wykona, więc to jest naprawdę super. To się nazywa Stream Deck, są jakieś konkurencyjne produkty też innych firm. I tak samo, jeżeli, nie wiem, nagrywacie jakieś webinary czy robicie jakieś live streamy, to może to też od razu podpiąć światło, podpiąć narzędzia i jednym przyciskiem zrobić to za was, ale to jest Stream Deck. Dzięki. No, czy jeszcze jakieś pytanie? Tutaj widzę z samego końca sali najpierw było, to dobra, najpierw tam podejdę. Dzięki, test. Mam takie pytanie do tego MVP. Zrobiłeś się właśnie tą metodą no-code, a zastanawiałeś się może, ile by to zajęło, gdybyś wykorzystał czata GPT pod tytułem napisz mi prosty, nie wiem, backend w Node, potem napisz mi prosty frontend, ja to wszystko skopiuję, wkleję, zdeployuję, i czy to w ogóle mogłoby zadziałać? ChatGPT pisał mi te tailwindowe rzeczy,
więc był wykorzystywany tam. Nie zestawiłem tego w żadnej tabeli, ile jeszcze czasu mógłbym zyskać, dołączając do tego jeszcze ChatGPT, pisząc serwerowe rzeczy i backendowe. Wydaje mi się, że jeśli bym oparł to o moją specyficzną technologię, w której siedzę najmocniej, to byłoby to szybciej, bo wtedy mógłbym wiedzieć, czy to, co mi wypluwa ChatGPT, ma rzeczywiście sens, czy nie. No i musiałbym to nadal posklejać. Tak? Tutaj chciałem to udowodnić sobie i innym, że w zasadzie może to zostać posklejane bez mojej ingerencji i że to może działać bez tej warstwy komunikacji między narzędziami, która no, z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia często powodowała najwięcej problemów w implementacji. Więc na pewno mogłoby to być szybciej, jeżeli byłoby to w oparciu o moją technologię, ale znowu nie wiem, czy też masz takie doświadczenia z czatem GPT, no ten skurczybyk nie zawsze mówi prawdę, nie? Więc to też trzeba na to uważać, trzeba wiedzieć, że nie można mu ufać. A jak się go złapie na kłamstwie, to przeprasza przynajmniej. Kulturalny ChatGPT, tak. Tutaj było jeszcze jedno pytanie, ktoś miał? Może podam ci po prostu mikrofon. Okay, dzięki. Chciałem się ciebie spytać, czy rozważałeś kwestię bezpieczeństwa danych przy automatyzacji i tego, kto jest właścicielem tych danych i jak może je dalej wykorzystać? Bardzo dobre pytanie. Pewnie, że tak. I tutaj w tym wypadku mieliśmy naprawdę też dosyć mocną restrykcję, jeżeli chodzi o wymóg hostowania danych na serwerach w Anglii akurat. I Xano ma to w konfiguracji i gwarancja, wszelkie certyfikaty, wszelkie rzeczy, które są potrzebne też do oficjalnych przetargów na przykład i sprzedaży tych narzędzi. Są tam certyfikowanie potwierdzone, że te dane nie ulatują nigdzie. Jest problem oczywiście w komunikacji między narzędziami. Tutaj też to trzeba było w jakiś sposób ukryć, zagwarantować, że te dane nie są przechowywane w żaden sposób przez platformy, które na przykład te dane przesyła dalej. Więc tutaj moja super implementacja tailwindowego klienta UI akurat bazuje na tym, że nie ma tam danych. Te dane są na przeglądarce użytkownika i tylko lecą do serwera, więc tak, udało nam się to zadbać i da się. I te wszystkie platformy, wydaje mi się, że to jest jeden z argumentów, z którymi oni najbardziej walczą, nie? Bo jak coś się dzieje, wiecie, gdzieś w chmurze, to się nie dzieje tu na moim tenancie, tak? Czy tam na mojej instancji. I oni to bardzo mocno odbijają, bardzo solidnie też potwierdzają to specyfikacjami, certyfikatami i można u nich takie informacje zaciągnąć. Dzięki wielkie jeszcze raz, Marcinie. Dzięki bardzo.